Z Pani punktu widzenia, co w tej chwili jest najważniejsze dla polskich rodzin? Dla polskich rodzin praca, mieszkania, praca, 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 opieka dla kobiet, bo jak pokazują szpitale, dzieci giną im. Po prostu oddanie dziecka do szpitala równa się zawsze z ryzykiem już nie wrócenia dziecka do domu. Nie ma opieki, nie ma mieszkań, nie ma pracy. To jest najgorsze, to czego nie ma. A jakby za tym idzie fala taka genderowa rewolucja obyczajowa, która ma po prostu wywalić instytucje prawne rodziny, system prawny dotyczący prawa rodzinnego i cywilnego do góry nogami. Nikt się w tym nie orientuje. Nikt się, po prostu wywalenie systemu prawa oznacza w ogóle ruinę. To jest ktoś, kto nie jest prawnikiem, obecny system prawa jest połączony. Są instytucje, które mają swoje odnośniki w poszczególnych dyscyplinach, gałęziach prawa. Siatka pojęciowa i wprowadzenie to, co teraz proponuje się, jakieś instytucje, na przykład prawa reprodukcyjne. No i jakie? Co za prawa? To ten Ryfiński z takimi uszami, tak? I on właśnie bardzo koniecznie używa, mówi o prawach reprodukcyjnych, więc ja mu kiedyś musiałam wyjaśnić na sali, że nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy rzeczami i do ludzi, żeby się zapamięta, odnosi się nie żadne prawa reprodukcyjne, nie ma czegoś takiego, no. Więc oni tutaj wprowadzają siatkę pojęciową, te związki partnerskie, które zamazują zupełnie, to jest instytucja prawa cywilnego, prawa handlowego i tak dalej, więc wie pan, za tymi problemami, które są nierozwiązane, idzie taka bardzo wciągająca emocjonalnie młode, zwłaszcza środowiska, ta rewolucja genderowa czy obyczajowa, którą pan premier bardzo popiera, bo na Unii, jak państwo widzicie, wymusza się, na premierze Orbanie wymusza się, żeby właśnie cofnął zapis konstytucji, który mówi analogicznie jak w Polsce, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny. No dobrze, to co trzeba zmienić według pani? No bo pani mówi o objawach tej złej sytuacji. Ja mówię o objawach, ale wie pan, co by mnie pan powiedział teraz? Mamy 30%, możemy sobie gdybać. Zobaczymy, jak uda się usunąć Platformę i tych całych palikotów i to towarzystwo. To jest problem jeden, ale zobaczymy, co nam zostawiono. Jest tak ogromny dług państwa, kredyty pozabierane. Także wie pan, to my możemy oczywiście powiedzieć, pierwsze co, uwolnić gospodarkę, dać ludziom możliwości zarobkowania, żeby nie uciekali, stworzyć możliwości pracy i mieszkania, bo to jest podstawa, żeby ludzie nie uciekali, tak? I dla przemysłu, no stworzyć, ja jestem, całe życie uczyłam publicznego prawa gospodarczego i te ogromne ilości, to co mi ciągle ci ludzie opowiadają, studenci, przeszkody o charakterze finansowym i organizacyjnym. No nie da się żyć, no człowiek nie jest w stanie się utrzymać, nie może chodzić ciągle na dziady do urzędu pracy albo po jakiś zasiłek, no. Więc wie pan, ale co będzie można zrobić, to dopiero się okaże, jak otworzy się, jak się zrobi bilans odejścia albo bilans otwarcia po tej władzy. Ja myślę, że tu będzie naprawdę pod krew i łzy, ponieważ tutaj się nie da, skoro jest sprywatyzowany, skoro Pomorze, tutaj też się dziwię, jak ludzie na Pomorzu wybierają Platformę, skoro Platforma zniszczyła cały przemysł stoczniowy i przemysł kooperujący z przemysłem stoczniowym. I ci stoczniowcy, którzy dopiero walczyli za komuny, poparli w większości Platformy, bo jakoś zwyciężyli, a on mi odpowiedział o tym, że nie ma przemysłu i teraz uczą są fryzjerami psów i układaczami bukietów kwiatów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dopóki ludzie ich popierają, niech będą odpowiedzialni. To jest odpowiedzialność za decyzję. Czy Tusk obiecywał, że będą do 67 w tej jeszcze sytuacji pracowali, a jak nie, a nie mają pracy, to będą zasiłek w wysokości 300 czy ileś złotych otrzymywali?